Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM. 29 minut dokładnie pozostało do godziny 10. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. W naszym studiu Tomasz Drużyński, Komitet Wyborczy Paweł Kukiza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ostatnie miejsce na liście, dodajmy, gdyby ktoś szukał. Chociaż będzie teraz trudniej znaleźć, wie pan, bo będą te dwie kolumny z nazwiskami. Oczywiście ostatni to ostatni, no ale de facto nie będzie pan ostatni, gdyby patrzeć na kartkę i to, jak będą rozłożone nazwiska. Od taki numer z książeczką wyborczą zawsze mówiło się, że świetnym miejscem jest miejsce ostatnie. Teraz okazuje się, że 21 to fajne miejsce z tego względu, że jest tuż obok jedynki. Chociaż to oczywiście nie ma większego znaczenia, bo miejmy nadzieję, że wyborcy, idąc do wyborów, zastanawiają się przynajmniej odrobinę, nie tylko na jaką listę głosują, ale też na kogo głosują i szukają tej osoby, która na liście się znajduje. Cieszy się pan, że kończy się kampania? No, tak naprawdę kampania się kończy 25 w dniu wyborów. No, cieszę się, 23 będziemy mieli ciszę wyborczą. Ciszę wyborczą, tak, ludzie wszyscy odpoczną od tego natłoku informacji związane ze sprawami politycznymi. No liczę, że frekwencja 25 dopisze, no i wygramy tą naszą małą rewolucję, którą żeśmy rozpoczęli razem z Pawłem Kukizem. Wygramy w skali ogólnopolskiej, czy wygramy w województwie lubuskim, czy w każdym odrobinę wygramy? Ja myślę, że w każdym odrobinę powinniśmy wygrać, ale przede wszystkim w zasięgu całopolskim, tak? Czyli w całej Polsce powinniśmy wygrać. I wprowadzić jak największą reprezentację do polskiego parlamentu. Wspomnieliśmy o ciszy wyborczej. Niektórzy twierdzą, że to rzecz zupełnie archaiczna jest. Zwłaszcza, że jeśli spojrzeć na ostatnie wybory, mieliśmy ich po drodze dużo, to cisza wyborcza istnieje formalnie, na papierze. Rzeczywiście w telewizji nie obejrzymy wtedy spotów, nie zobaczymy zbyt wielu polityków, ewentualnie tych, którzy mogą analizować scenę polityczną. Natomiast w internecie hula to doskonale. I już pierwsze wyniki również się pojawiają. Najczęściej są to wpisy ziemniaki po 2,50 czy coś w tym stylu i jakieś tam inne porównania konkretnych partii politycznych do warzyw czy produktów spożywczych. Natomiast to żyje. No są tacy, którzy mówią, powinno się to zlikwidować w ogóle, bo po co taka fikcja? Ja myślę, że cisza wyborcza jest jak najbardziej potrzebna. Każdy wyborca powinien w ciszy i spokoju zastanowić się nad wyborem swojego kandydata, przeanalizować wszystkie za i przeciw i dokonać wyboru zgodny ze swoim sumieniem i myślę, że cisza wyborcza jak najbardziej jest potrzebna dla takiego spokojnego zastanowienia się i podjęciem decyzji tej finale 25 października. A chciałby pan, żeby można było głosować w wyborach przez internet? Ja myślę, że to właśnie to było bardzo dobre rozwiązanie, tylko boję się ataków jakichś hakerskich, no bo patrząc na poziom naszego systemu wyborczego, który ostatnio mocno zaszwankował, boję się, że podczas takich wyborów internetowych, no wtedy to już było no, chyba jakiś skandal temu, na cały system świat. Szwankował, winni są politycy, bo jeśli ktoś przeznacza na cały system, na opracowanie tego systemu i jego wdrożenie mniej pieniędzy niż przeciętny kandydat na swoją kampanię w trakcie wyborów, no to jak, czemu się potem dziwić, że ta rzecz nie działa? No to jest bardzo prosta zasada i poprzez analogię możemy mówić o wszystkich. No można jeździć syrenką i cały czas w niej dłubać, a można kupić sobie nieco droższy samochód i jeździć tym droższym, tak? Widzieć, jaka jest różnica w komforcie, bezpieczeństwie i tak dalej, i tak dalej. No ale to od polityków zależało, ile pieniędzy przeznaczyli, a że przeznaczyli wtedy tyle, ile przeznaczyli. Do tego jeszcze kulawe prawo, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, jakieś odwołania w międzyczasie. I tak wtedy cudem ten system wystartował. Miejmy nadzieję, że to już historia i teraz nie będzie żadnych dziwnych numerów, w cudzysłowie, jeśli chodzi o wybory i system. A książeczka, ta, która powraca, jak mówią niektórzy, to dobre rozwiązanie? Czy pan nie ma zdania w tym temacie i uważa, że jeśli wyborca idzie, to wie, na kogo głosuje? Ja myślę, że wyborca już na tyle jest teraz świadomy, zmęczony tym wyborami politycznymi, które już było dotychczas. Teraz już wie doskonale, przeanalizuje w tej ciszy wyborczej, na kogo chce zagłosować i zagłosuje na swojego kandydata, który jest bliski jego sercu. W ostatnich dniach mieliśmy debaty wyborcze. Jak twierdzą niektórzy specjaliści, największym zwycięzcą tych debat, a przy okazji objawieniem, jest partia Razem. Partia, o której wielu nie słyszało zupełnie do tej pory. Podczas debaty kandydat tej partii pojawia się, no i nagle zaczyna robić karierę we wszystkich mediach. Momentalnie ludzie z tej partii są zapraszani. Mi przez moment, kiedy przeglądałem wszystkie portale,
internetowej widziałem, że epatuje z nich w tej chwili przed samymi wyborami partia Razem po tej debacie właśnie, przyszło do głowy, że to trochę tak jak z ruchem Kukiza, który przy okazji wyborów prezydenckich w Polsce się pojawił i nagle wszyscy zaczęli mówić o tym, że jest ktoś nowy, ktoś zupełnie inny, ktoś, kto może wnieść coś nowego do polityki. Tu oczywiście jesteście na dwóch odrębnych biegunach z partią Razem, natomiast no jakby to podstawowe przesłanie jest takie, że rzeczywiście jeśli my wejdziemy, to będziemy osobami, które jeszcze nie rządziły, więc my możemy realnie coś zmienić. Ja myślę, że wyborca powinien postawić przede wszystkim na młodość i świeżość. Powinien wybrać partie, które jeszcze nie rządziły, mają jakieś pomysły, ideały i ludzie, którzy chcą zmiany przede wszystkim, tak? My jako ruch Kukiza jesteśmy ruchem oddolnym i my idziemy przede wszystkim tam po zmiany. Zmiany tego systemu, który nas męczy, który przez 8 lat nic nie wprowadził poza podwyżkami podatków. No i jeżeli 25 nie wybierzemy właśnie młodych osób do Sejmu, no to dalej będziemy żyć w tym państwie, którym dało nam przez 8 lat PO czy PiS. Właśnie się zastanawiam, dlaczego w ostatnim czasie mówi się tylko o tym, że przez ostatnie 8 lat nic nie zostało zrobione. Tak jakby za wszystkie rzeczy, jakie w ogóle funkcjonują w Polsce, była odpowiedzialna tylko i wyłącznie Platforma. Umówmy się, rzeczywiście pewnie mogli zrobić dużo więcej, a nie zrobili w ciągu ostatnich 8 lat, chociaż wydaje mi się, że obiektywnie rzecz biorąc należałoby powiedzieć, zwłaszcza jeśli wpisywać się w to, co pan mówił przed chwilą o ruchu Kukiza, że nigdy nie byliście, idziecie jako ruch oddolny, żeby zmieniać coś w Polsce, to obiektywnie byłoby powiedzieć to, co zresztą mówi sam Paweł Kukiz. Po 89 roku nic nie zrobiono w Polsce, albo zrobiono na tyle mało, że jesteśmy w tej chwili na tym etapie, na jakim jesteśmy, a moglibyśmy być dużo, dużo dalej. No tak, patrząc na dług publiczny, który rośnie w zastraszającym tempie, każdy obywatel, który się nowy rodzi, ma dług w wielkości ponad 80 tysięcy złotych. No, zadłużanie państwa i robienie inwestycji właśnie na kredyt, no to chyba na tym polega dobro obywatela, tak? Obywatel powinien mieć kontrolę przede wszystkim nad finansami państwa, czuć się tutaj godnie, a nie czuć się przez państwo nękanym, tak? Jeżeli chodzi o przedsiębiorców przede wszystkim. No patrząc na przykład na urzędy skarbowe, podczas debaty pani Szydło wytchnęła pani Kopacz, że została wprowadzona odgórne zalecenie, że większość kontroli skarbowych ma się skończyć grzywną. Przecież to tak nie może być, że przedsiębiorca podczas kontroli od razu dostaje grzywną. Powinien, jak ma jakieś wątpliwości urząd skarbowy, powinien to wyjaśnić, pouczyć. Że trochę się zmieniło, bo jako przedsiębiorca dostałem niedawno pismo z Urzędu Skarbowego, które było w tak miłym tonie napisane, że byłem aż zdziwiony, że można rzeczywiście tak zrobić. Już niekoniecznie była to nomenklatura taka czysto urzędnicza, wzywająca właściwie na baczność petenta do urzędu, tylko ładnie poproszono mnie, abym ewentualnie skontaktował się w celu wyjaśnienia pewnych rzeczy z Urzędem Skarbowym. Więc no, pod tym względem przynajmniej papierowo było nieźle. Jestem pod wielkim wrażeniem. Ja takich miłych... Lepiej nie dostawać. Lepiej nie dostawać. Z Urzędu Skarbowego, zdecydowanie. Za jutro, pojutrze? Pojutrze. Dzisiaj mamy czwartek, czyli jutro ewentualnie. Planujecie państwo coś na kształt happeningu politycznego w Zielonej Górze pod Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? To element kampanii jeszcze, rozumiem, jak najbardziej, wskazujący na nieprawidłowości w tym systemie? Na tak, tę rzecz, która naturalnie koniecznie musi być zmieniona, jeśli dojdziecie do władzy? Naturalnie. ZUS jest instytucją nie do końca dobrze działającą. Przede wszystkim nie ma równych i równiejszych. Wszyscy powinni traktowani być równie. Przede wszystkim ZUS jest za wysoki dla pracodawcy. Połowa wynagrodzenia idzie właśnie na ZUS. Może i to było nawet dobre, jeżeli z tego ZUS-u faktycznie można byłoby skorzystać w dobrym pułapie. Jeżeli chodzi na przykład, płacimy bardzo duże te składki, dostajemy z tego małą emeryturę, a świadczenia zdrowotne są w opłakanym stanie, bo czekamy po 5-6 lat na jakiś zabieg. No to tak nie powinno być. Ale wszyscy politycy o tym mówią, że jeśli mamy coś zmieniać, właściwie gdybyśmy mieli się skupić na tej ostatniej debacie i na tym, co mówili wszyscy kandydaci. Wszyscy mówią, zmieńmy po pierwsze Polskę w ten sposób, żeby Polakom żyło się lepiej, żeby zarabiali więcej. Zmieńmy system ubezpieczeń, bo jest niewydolny. Zmieńmy
kwestię podejścia do wszystkich tematów medycznych i opieki zdrowotnej, bo jest niewydolna. Zmieńmy system podatkowy, uprośćmy, a najlepiej obniżmy podatki, tak żeby w Polsce żyło się lepiej. Każdy kandydat mówi dokładnie to samo. Zgadzam się. I co teraz ma zrobić przeciętny wyborca? Zgadzam się z tym, tylko że no mówią to osoby, które nie mają w ogóle pojęcia na temat tego, co się dzieje w Polsce, bo oni nie są przedsiębiorcami. Oni siedzą na tym pułapie od 10-20 lat tam u siebie na tej wiejskiej, no i mówią, o, zmienimy, jakoś do tej pory nikt tego nie zmienił. Służby zdrowia, mówi lewica, że trzeba byłoby zmienić, ale to oni w 2003 roku wprowadzili te zmiany, które do dnia dzisiejszego nas męczą. A jeżeli chodzi o podatki, Platforma mówi, że trzeba zmienić, ale to oni 21 czy 23 razy zmienili podatek, nawet wprowadzili podatek od deszczówki, więc no trochę to jest takie zakomane, te wszystkie deklaracje, które nam podczas kampanii wyborczej partie polityczne przedstawiają. Tylko wie pan, jeśli chodzi o Platformę, o Zjednoczoną Lewicę, o Prawo i Sprawiedliwość, czy nawet o PSL, ludzie mogą mieć wyrobione zdanie i powiedzieć, rządzili, oszukali nas w jakimś sensie, mówili, że zrobią, nie zrobili. Natomiast inne siły polityczne, które do tej pory nie zasiadały w parlamencie, w tym między innymi wasz ruch, ruch Pawła Kukiza, to dla wielu jest po prostu zagadka. I teraz przeciętny wyborca może po prostu kalkulować. Albo stawiam na tamtych, bo może jednak coś zrobią, bo znają się na tym, mają struktury, od lat siedzą w tym Sejmie. Albo stawiam na tych, którzy są zagadką, mówią, że zrobią, a może im się po prostu nie uda. No ja myślę, że jeżeli wyborcy 25 zagłosują za partiami politycznymi, to nikt nie liczą na to, że cokolwiek się zmieni. Od 8 lat czy od 89 roku rządzą nami partie polityczne, które tylko żyją z układów. PSL to już nawet nie wiem, od ilu lat jest w Sejmie. No Paweł Kukiz mówi wprost o partiokracji przez cały czas. Dokładnie, dlatego powinniśmy z tym skończyć. Powinniśmy przywrócić Polskę obywatelom i obywatele powinni kontrolować finanse państwa i kluczowe sprawy dla państwa, a nie tak jak do tej pory, że partie polityczne nami sterują i tak naprawdę obywatel z tego najniższego szczebla nie ma wpływu na to, co się dzieje tam u góry. A co może zrobić 50 parlamentarzystów w Sejmie? No może dużo zrobić. Możemy jeżeli dostaniemy się do Sejmu przy 50 parlamentarzystach, no będziemy jednak grupą, która się liczy, która może jednak bardzo dużo załatwić w Sejmie. To Paweł Kukiz mówi wyraźnie o doraźnych koalicjach, czyli bo wielokrotnie pytany o to, czy byłby w stanie współpracować z Prawem i Sprawiedliwością, mówi, będę współpracował ze wszystkimi, jeśli to będą mądre rzeczy, mądre projekty uchwał. Tak naprawdę 15 parlamentarzystów potrzebnych jest do tego, aby stworzyć projekt uchwały, więc na dobrą sprawę takimi projektami można zasypywać parlament, rząd. Tyle, że jak pan doskonale wie, robi to teoretycznie za każdym razem partia opozycyjna czy partie opozycyjne, a uchwały czy projekty uchwał robione nie przez rządzących lądują w tak zwanej zamrażarce i tam już sobie siedzą. No Paweł Kukiz i ruch Kukiza na pewno będzie działał na rzecz obywatela. I to jest nasz główny cel, żeby poprawić po prostu obywatelstwo w Polsce. I będziemy wprowadzać wiele projektów, które mają to zmienić, a jeżeli oni tego nie będą zmieniać, to będziemy używać może jakichś innych środków, które miałyby na celu wymuszenie od rządu właśnie wprowadzenia naszych ustaw. Ale to wyjdzie po prostu. Paweł Kukiz powołuje się bardzo często na instytucje referendum. Podczas debaty w telewizji mówił, że jeśli są ważne kwestie, to należy pytać społeczeństwo o to, tak aby oni mogli jasno się wyrazić. I tak na dobrą sprawę przy kilku różnych tematach mówił, powinni się wypowiedzieć Polacy w referendum. Czyli co, jeśli znajdziecie się w parlamencie, to istnieje prawdopodobieństwo, że będziemy rozstrzygać różnego rodzaju historie z dużo większą częstotliwością niż do tej pory, na przykład w referendach? Ja myślę, że referendum jest jednak najczystszą formą demokracji i obywatel ma prawo wypowiedzieć się w kwestiach kluczowych dla niego. No i podczas właśnie tych referendów obywatel powinien decydować, co jest dla niego ważne, a co nie. Tylko po co nam politycy wtedy, wie pan? Jeżeli będziemy o wszystko pytać Polaków od początku do końca, a nie sprowadzać referendum tylko do takiej instytucji, w której to
rozstrzygamy o absolutnie fundamentalnych i najważniejszych rzeczach dla funkcjonowania państwa, to ktoś może dojść do wniosku, że ta całkiem spora grupa polityków, która zasiada w naszym parlamencie, właściwie nie jest nam potrzebna, skoro wszystko można robić w drodze referendum. Jeżeli są, wątpliwości, które budzą jakiś konflikt przy partiach politycznych, no to powinien w tym wypadku wyborca się wypowiedzieć, tak? On ma to zdanie kluczowe, bo to jest tak naprawdę ta ustawa, czy jakaś inna forma prawna jest wprowadzona dla obywatela, a nie dla polityków. I to obywatel powinien się wypowiedzieć w tej kluczowej sferze, jeżeli są jakieś konflikty. Wiadomo. A wie pan dokładnie, że połowa obywateli ma w ogóle w nosie polityków, bo 50% osób w naszym kraju nawet nie myśli o tym, żeby wybrać się w niedzielę 25 do urn wyborczych. Część pewnie nawet nie wie, że te wybory są 25, bo nie muszą o tym wiedzieć absolutnie. I jest to zrozumiałe. Podobnie jest z referendum. Fakt, że to, które mieliśmy ostatnio, to był jakiś dramat od początku do końca. Już nie chodzi o to, ile to kosztowało, czy nie kosztowało, natomiast cała akcja referendalna była źle przeprowadzona. Ale może się tak zdarzyć, że jeśli mamy mniej więcej 50% frekwencję podczas wyborów parlamentarnych, w referendum będziemy mieli jeszcze mniej i po prostu będziemy wydawać sobie pieniądze na takie oto historie. Idźmy, głosujmy, a i tak nic z tego nie będzie. Ja jestem pewien, że na tą chwilę poziom niezadowolenia Polaków jest naprawdę na wysokim poziomie, tak? I liczę na to, że podczas wyborów parlamentarnych, które będą 25 października, na które gorąco zapraszam wszystkich obywateli naszego kraju, żeby mogli się wypowiedzieć w tych kluczowym dniu i zmienić w końcu ten układ partyjny, który do tej pory nas nękał. Liczę na to, że świadomość właśnie Polaka jest dużo większa i podczas wyborów przede wszystkim frekwencja będzie dużo większa niż 50%, a przy referendach również obywatele dopiszą frekwencją i wypowiedzą się w tych kluczowych sprawach dla Polski. No tak na dobrą sprawę to, czy będziemy mieli jakieś referenda w najbliższym czasie, to jest absolutna zagadka, bo nie wiemy, kto będzie rządzić. Jeśli wierzyć w to, co mówią sondaże, to wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość ma największe szanse na to, aby stworzyć rząd. Mówi się o tym, że może powstać tak zwana wielka koalicja antypisowska dla odmiany, jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie osiągnie odpowiedniego poziomu. Nie uważa pan, że to polityczne oszustwo byłoby trochę? Załóżmy, że wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, ma te 30 kilka procent głosów, ma 200 parlamentarzystów, wygrywa wybory, może odtrąbić sukces zaraz po niedzieli, a potem okazuje się, że i tak rządu stworzyć nie może, nie ma większości i ci, którzy przegrali, skupiają się w jedną dużą koalicję i mówią, my i tak będziemy rządzić. Dlatego właśnie 25 powinniśmy z tym skończyć, z tymi układami wewnątrzpartyjnymi, tak, że tutaj oni się mogą dogadać w każdej sprawie, tylko żeby przeszkodzić w budowaniu na przykład rządu. Tak nie powinno być, że partie polityczne decydują właśnie o tych sprawach. Powinno być to zrobione dla dobra obywatela, a nie dla dobra partii, tak, no bo jeżeli oni nie będą koalicją rządzącą, no to oni nie będą mieli w ogóle prawa, tak, do obsadzania ministerstw, agencji rolnych i innych spółek rządowych, a tak naprawdę o to idzie walka, o te właśnie miejsca, o te etaty, o te stołki i oni tak naprawdę nie walczą o dobro obywatela, tylko walczą przede wszystkim o te stołki, żeby je zachować. Czyli chce pan powiedzieć, że ci, którzy wywodzą się z dużych partii, tych ugruntowanych na naszej scenie politycznej, oszukują podwójnie, tak? Bo mówią, że robią to dla dobra obywatela, aby zmieniać Polskę, a tak naprawdę chodzi o to, żeby zachować pewien status quo i nadal mieć wpływ na to, jak funkcjonują różnego rodzaju firmy i instytucje. Już nie mówię o wielkich spółkach państwowych, gdzie prezesi zarabiają po kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. Ja tak właśnie uważam, że oni, to przede wszystkim jest walka o władzę w kraju, a władza w kraju to idzie, niesie ze sobą właśnie etaty, stanowiska, spółki. Tyle, że z drugiej strony te etaty są też potrzebne, bo ktoś musi zasiadać w tych spółkach, ktoś musi funkcjonować w większości tych instytucji, przy założeniu, że są one rzeczywiście elementarnie potrzebne, bo pewnie kilka byśmy znaleźli takich, które są tylko po to, żeby sobie były, natomiast stanowią na pewno mniejszość. Tak czy inaczej ktoś musi tam funkcjonować, tak czy inaczej muszą funkcjonować urzędy
państwowe, w których też muszą pracować ludzie. Oczywiście idealnym byłoby, gdyby oni nie byli w żaden sposób połączeni z władzą. Chociaż też nie można założyć, że wszyscy urzędnicy w Polsce są prawicowi, lewicowi, wywodzą się z Platformy albo z PiSu, bo to też byłaby przesada. No, urzędnik powinien być tak naprawdę neutralny. Nie powinien być obciążony żadną partią polityczną. Powinien decydować i robić według wszystko według prawa, które zostają ustawione, a nie być wpływowy czy ze względu na partie polityczne. No ale niestety tak się dzieje, że mamy dużą grupę urzędników na najwyższych szczeblach państwowych, którzy być może nigdy by się tam nie znaleźli, gdyby było akurat tak, że nie należeliby do partii. Powiem panu, że jedna ze znajomych mi osób ostatnio mówiła mi, że leciała samolotem do Warszawy. Przed nią siedziało trzech panów, znanych polityków jednej z partii i oni na tydzień przed wyborami, lecąc sobie tym samolotem i jakoś nie przejmując się specjalnie tym, że jeszcze są tam inni ludzie, którzy też mogą słyszeć, o czym rozmawiają, bardzo ochoczo dzielili stanowiska w resortach, w ministerstwach, układali to wszystko tak, jakby w zasadzie te wybory i tak nie miały kompletnie żadnego znaczenia, bo będąc pewnymi tego, jak się pewna rzecz może potoczyć, mówią, ten będzie tam, ten będzie tam, ten będzie się tym zajmował, a tego to zrobimy tam kimś kolejnym. Dlatego 25 października musimy iść do wyborów wszyscy razem i zmienić po prostu ten układ partyjny, bo jak widać, wymieniają się kandydaci między partiami, z jednej przechodzą do drugiej, z drugiej do jednej, tak? Tak nie może być. Stanowiska rozdzielają sobie na obiadkach, na różnych spotkaniach. No i czy tak powinna wyglądać Polska, że te stanowiska są rozdzielane pomiędzy rodzinę, przyjaciół, a nie osoby, które naprawdę powinny się na tym znać i działać dla dobra obywatela? Faktem jest, że gdyby głosowali tylko i wyłącznie młodzi ludzie, to mielibyście pewne miejsce w parlamencie i całkiem sporą reprezentację. Tak przynajmniej to się kształtuje, jeśli spojrzeć na to, jak patrzą na politykę ludzie w wieku 18-24 lata. Razem z wami bardzo wysoko byłby Janusz Korwin-Mikke ze swoją partią, chociaż jak oglądałem w telewizji Pawła Kukiza, tuż obok był pan Janusz, panowie sobie potakiwali w bardzo wielu sprawach, więc myślę, że gdyby to tylko młodzi ludzie decydowali, to potrafilibyście państwo z partią Korwin wywrócić wszystko w Polsce do góry nogami. Nie wiem, czy z korzyścią, czy nie z korzyścią dla Polaków, natomiast myślę, że nić porozumienia była bardzo łatwa do znalezienia. Cieszę się właśnie, że młodzi obywatele są właśnie za Kukizem, a co idzie za kandydatami od partii, od ugrupowania Kukiz. No i mam nadzieję, że i też ten elektorat trochę starszy pójdzie zagłosować za głosem rozsądku i wybierze Kukiza, który jest szczery i nie idzie tam po stanowiska, które sobie rozdzielają sobie już politycy nawet przed wyborami, tylko idziemy naprawdę po zmianę dla każdego obywatela. To jest jedyna szansa tak naprawdę, to jest taka rewolucja, którą powinniśmy wygrać tym właśnie 25 października, idąc właśnie na wybory i nie głosując na partię polityczne z głównego nurtu. Dlatego absolutnie namawiamy do tego, aby w niedzielę wyjść w domu. Synoptycy mówią, że będzie piękna pogoda w ten weekend, więc nikt nie będzie mógł później powiedzieć, że padało, więc nie poszedłem, przynajmniej w Zielonej Górze będzie to wyglądało naprawdę dobrze pod względem meteorologicznym. No więc zachęcamy, jak najbardziej należy pójść do lokalu wyborczego w niedzielę i spełnić swój obywatelski obowiązek. Zapraszam serdecznie na wybory. Oddanie głosu na ugrupowanie Kukiz. Dziękuję bardzo. Tomasz Drużyński, lista Komitetu Wyborczego Pawła Kukiza, miejsce ostatnie na liście, był dzisiaj gościem rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa na 96FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96FM.